I'm Sam Taylor. Nazywam się Sam Taylor. Jestem rolnikiem i kierownikiem przedsiębiorstwa rodzinnego w czwartym pokoleniu, które znajduje się w Holbeach w Lincolnshire. Nasza firma nazywa się Taylor's Bulbs. Hodujemy tutaj cebulki, kwiatowe ziemniaki, pszenice, buraki cukrowe i warzywa. Nasze cebulki trafiają do centrów ogrodniczych. Chociaż nie jesteśmy największym gospodarstwem ani przedsiębiorstwem na świecie, to zatrudniamy na stałe 70 osób. Firmę przejąłem przed 11 laty. Była to dla mnie wielka szansa. Kiedy zaczynałem, byłem chyba najmłodszym uczestnikiem spotkań rolniczych. Większość obecnych osób miała ponad 60 lat. Patrzyli się na mnie tak, jakby chcieli zapytać, czego on tutaj szuka. W Anglii często mawiamy, pierwsze pokolenie zaczyna biznes, drugie go buduje, a trzecie rujnuje. Nikt nigdy mi nie powiedział, co może zdziałać czwarta generacja. Najpierw przyjrzałem się wszystkiemu z bliska. Musiałem zapoznać się z posiadanymi maszynami, a potem wymienić większość z nich. Człowiek każdego dnia uczy się czegoś nowego. Dzień, który nie przyniesie mi nowej wiedzy, będzie chyba dniem mojej śmierci. Wyzwaniem są, jak w przypadku wszystkich rolników, pogoda, ludzi i maszyny. Wszystko podlega ciągłym zmianom. Planujesz, na ile to możliwe, ale dopiero następnego dnia rano, gdy spojrzysz w niebo, to wiesz, co dzisiaj możesz zrobić. Potrzebujemy niezawodnych maszyn. Przy zbiorze cebulek kwiatowych lub ziemniaków współpracuje ze sobą 30 osób. Dlatego też potrzebuję naprawdę godnych zaufania urządzeń, których moi ludzie będą z chęcią używać. Kierowca musi czuć się dobrze. Ciągnik jest jego miejscem pracy. Chłopcy siedzą w nim cały dzień, więc musi być wygodny i niezawodny. Usługi serwisowe są niezwykle ważne. Każda usterka musi zostać szybko usunięta. Higiena jest bardzo istotna w procesie produkcji cebulek kwiatowych. Powierzchnie uprawne muszą być wyjątkowo czyste. Tak, można powiedzieć, że lubię, gdy wszystko jest opięte na ostatni guzik. Nie ma znaczenia, czy jesteś szefem, czy też jednym z tych, którzy na koniec dnia czyszczą rynny. Każdy pracownik jest ważny. Bez ludzi nic nie może się udać. Bez naszych pracowników nie mielibyśmy czego sprzedawać. Kocham swoją pracę. Większość moich przyjaciół pracuje w biurze, spędzając cały dzień przed komputerem. Naprawdę nie potrafię tego zrozumieć. Kiedy rano jadę do pracy, zanurzam się w naturze. Po prostu uwielbiam przebywać na świeżym powietrzu. Mam też to szczęście, że mogę być sam sobie szefem. Współpracuję z moim kuzynem, ale decyzje podejmujemy sami. To jest nasza rodzinna firma i to my musimy odpowiadać na pytania. Chcemy, aby pracownicy mogli się do nas zwrócić w każdej sytuacji. Zatrudnieni tutaj ludzie wykonują kawał naprawdę dobrej roboty, dokładnie tak. Nasi pracownicy są wspaniali, a praktycznie wszystko u nas kręci się wokół jakości i maksymalnej wydajności. Tacy właśnie jesteśmy. Nie nazwałbym siebie szefem doskonałym, ale mam nadzieję, że jestem dobrym przełożonym.